tym wideo odpowiem Ci na pytanie, po co potrzebna jest książeczka wojskowa podczas badań za jazdę po alkoholu, za jazdę pod wpływem narkotyków. No, okazania tejże książeczki żądają zarówno lekarze WOMP, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, jak i często, gęsto psycholodzy transportu. Jakiejże to tajemnej wiedzy spodziewają się tam uzyskać i jak to przełoży się na to Twoje końcowe orzeczenie? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No, przez prawie 20 lat byłem lekarzem wojskowym i zacznę tutaj od zapytania mojego widza. Witam, obejrzałem sporo Pana filmów, sporo się dowiedziałem. Niepokoi mnie jednak kwestia nieporuszana przez Pana i mam na myśli książeczkę wojskową. W jakim to celu należy ją przedstawiać na badaniach w drodze do odzyskania prawa jazdy kategorii B? Czy należy ją też okazać na badaniach psychotechnicznych? No, czy wymagana jest również na badaniach lekarskich? No i co w przypadku, kiedy w tejże książeczce mam wbitą kategorię D? I w moim przypadku najpierw została wbita kategoria A, czyli zdolny do służby wojskowej, następnie została zmieniona na kategorię D, czyli niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju. Boję się, tak mówiąc szczerze, utraty uprawnień, czyli prawa jazdy z tegoż to powodu. No, musi Pan wiedzieć, że odebrano mi prawo jazdy na 7 miesięcy za jazdę po spożyciu. No, pierwsze badanie 0,12 mg, drugie 0,10, o 3 w nocy w Wigilię. Także nauczka, że w Wigilię o 3 w nocy nasza policja też czuwa. Swoją karę odbębniłem, zapłaciłem 620 zł. No, było to dla mnie znacznym obciążeniem finansowym. No a teraz szykują się kolejne wydatki na badania. W międzyczasie ktoś zniszczył mi jeszcze samochód stojący pod domem, porysował cały dookoła kluczem, więc teraz jeszcze utrata całkowita prawa jazdy za tak niewielki występek. Wydaje mi się, że byłaby niewspółmierna do czynu, który popełniłem. No tak nawiasem mówiąc, mi też ktoś porysował samochód tak kluczykiem ładnie z jednej strony i bądźmy szczerzy, bardziej rozumiem złodzieja, który coś tam ukradł, jakieś tam jedzenie w supermarkecie, niż po prostu wandala i takie, powiedzmy, arabskie kary 100 batów tam na takiego dziada czy na łapę, to no, chyba taka kara nie byłaby zła dla tych, co po prostu są wandalami. Wracając do mojego widza, i tak karę podniosłem zasłużoną i wielką jak dla mnie, ale martwię się tą książeczką. Byłbym wdzięczny za jakąś odpowiedź. Jak Ci wspomniałem już, przez 20 lat miałem do czynienia z tymi książeczkami wojskowymi. Takie zielone dokumenty tam troszeczkę się zmieniały, ale ogólnie, no powiedzmy, do czego ta książeczka była, czy jest w sumie armii potrzebna, do czego ona jest pierwotnie potrzebna naszemu polskiemu wojsku. A mianowicie dostajesz ją gdzieś w wieku lat 18-19 z Wojskowej Komendy Uzupełnień, zaraz jak stawisz się na swoim pierwszym poborze. I częścią tego poboru, oprócz jakichś tam innych rzeczy, spisania cię, że tak powiem, z natury, jest ocena Twojego stanu zdrowia na komisji lekarskiej. No, kiedyś to były tak zwane komisje poborowe, komisje wojskowe. No i kończyło się to tym, że wynik tego badania, orzeczenie komisji było wpisywane gdzieś na końcowych stronach tego dokumentu. Ponieważ często wpisywania było dużo, szczególnie wtedy, kiedy sobie różni ludzie chcieli się z wojska wymigać, chorób mieli wiele, no ale urzędnik, żeby sobie ułatwić, po prostu wbijał tam pieczątkę, wpisywał tylko paragrafy, no i ostateczną kategorię zdrowia uzyskaną przez Ciebie, czyli A, B, E i D. Czyli w kolejności A, B, D i E. I gdzie być może jest problem dla Ciebie? No, jest w sumie logiczne, że jak masz kategorię A, dostałeś ją tam w wieku lat 18, no nic się nie zmieniło, no to teoretycznie to możesz nawet jeździć czołgiem, jeżeli tylko wybuchnie wojna. Czyli logiczne jest, że samochodem osobowym pewnie też. Natomiast no, sprawa się komplikuje w przypadku, gdy powiedzmy taki początkowo zdrowy osobnik jak mój widz z kategorią A, no, nagle ma zmienione na kategorię D. Nie mogło to być zarówno
przed wcieleniem do wojska, jak i już mógł na tą kategorię D z wojska wyjść. Czyli wniosek dla średnio rozgarniętego lekarza. Średnio rozgarniętego lekarza jest bardzo prosty. Coś pogorszyło się w stanie zdrowia i że dany osobnik stanął powtórnie na komisję lekarską i jakimś cudem tą kategorię D uzyskał. Wniosek kolejny, że jest to raczej jakieś trwałe schorzenie, poważniejsze schorzenie, ponieważ inaczej by dostał kategorię B, czyli powiedzmy czasowo niezdolny do służby wojskowej, jak to mówili kiedyś B6, B12, B24. No ale powiedzmy, no złamał rękę, ręka się zrosła i do woja wrócił, prawda, czy złamał nogę, czy tam coś. Natomiast no gorzej jest na przykład ze stanem psychicznym, czyli ktoś wykryto u niego schizofrenię, czy tam jakąś padaczkę, no trudno, żeby tu do tegoż to wojska takiż to dżentelmen wrócił. Rozszyfrowanie tychże paragrafów z książeczki, no dla lekarza nie jest zbyt trudne. Jest tam parę krytycznych, pamiętam paragraf 67, P1, P2. No, większość dyskwalifikujących z wojska, pewnie się domyślasz, była związana z jakimiś schorzeniami psychicznymi, z zaburzeniami osobowości, no, czy powiedzmy z neurologicznymi. Jest to problemem dla części osób, które jeszcze jako poborowi, nawet wiele lat temu, kiedy do tego woja tak każdego chętnie brano, i wtedy nie chcąc spełnić konstytucyjnego obowiązku służby wojskowej, po prostu ci ludzie sobie załatwiali papiery na padaczkę, alkoholi, schorzenia psychiatryczne, no czy jakiekolwiek inne dające kategorię D. No wiadomo, że najlepiej załatwić sobie było na tak zwaną głowę, ponieważ co tam w głowie komu siedzi, to nie wiadomo. No, a niektórzy byli nawet tacy, że załatwiali sobie kategorię E, szli po bandzie, załatwiał padaczkę, załatwiał alkoholizm, no, że tak powiem, wystarczył tylko wpis od znajomego psychiatry, czy jakiegoś innego psychiatry, którego byłeś w stanie przekonać o tym schorzeniu. Czyli kategoria E na przykład, niezdolny do służby nawet w czasie wojny. No, jakaś logika rozumowania w tym władz wojskowych też jest, bo w końcu generałów nikt do wojska nie bierze. Mówię generałów, oczywiście tych generałów. Jest oczywistym, że jakiś krótkotrwały cel doraźny, czyli po prostu zwolnienie z tego wojska kiedyś na 24 miesiące, potem już na 9, ten cel był osiągany, ale niestety nic nie plami człowieka tak jak atrament, prawda? No przekonują się ci, którzy są tam weryfikowani przez IPN, bachną jakąś bumażkę, a tutaj po latach mu tam smród wyciągają, prawda? I niestety rozpoznanie choroby psychicznej, padaczki, jak już zostało wpisane, że tak powiem, wbite w twój życiorys, to będzie się wlokło za tobą jak przysłowiowy smród po gaciach. I mój widz tutaj jest po prostu wzorcowym przykładem. Żaden zdrowo myślący lekarz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, czy jakikolwiek włącznie ze mną, nie podpisze się pod pozytywnym orzeczeniem do prawa jazdy, jeżeli masz po prostu zabagnione papiery takimi dziwnymi rozpoznaniami. Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie? Po mojemu to takie trochę wątpliwe. Oczywiście możesz pościemniać, no, książeczkę wojskową zgubiłeś, była powódź, zalało, podarło ją dziecko. No, cokolwiek ci fantazja nie przyniesie, tutaj pozostawiam to tobie. Natomiast no, lekarze wiedzą, że wojsko jest w sumie zobowiązane do wydania duplikatu. No, być może tego nie pamiętasz, ale na komisji też dostałeś orzeczenie lekarskie, no i którego to lekarz ma prawo się domagać, jak każdej innej dokumentacji, aby właściwie ocenić swoją zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. No i którego odpis, tak szczerze mówiąc, bez większego problemu no, możesz uzyskać w organach wojskowych. No. Musisz wiedzieć, że w wojsku nic nie ginie, raczej nic nie ginie, najwyżej zmienia właściciela. Bądź co bądź, no wojsko ma ewidencję wszystkich ludzi, kto do kogo woja jest zdolny, kto niezdolny. Tak zakładam teoretycznie, że ktoś tam nam ze wschodu, czy z zachodu, czy skądkolwiek na nas uderzy, jakiś tam nieprzyjaciel. No nie tylko nas będzie chroniła tarcza antyrakietowa, ale również będziesz zobowiązany założyć mundur. Także w wojsku to wszystko gdzieś tam w dokumentacji, w archiwach jest. No,
Nawet zakładając teoretycznie, że lekarz w to uwierzy, no będzie na pewno bardziej podejrzliwy niż zwykle, no będzie czuł, że to coś tam kręcisz. No, w końcu nikt nie jest głupi, będzie widział, że coś masz do ukrycia, no i że będziesz starał się go oszukać. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Google+, Nasza Klasa. Daj linka na jakieś ulubione swoje forum. Natomiast jeżeli chcesz więcej takich materiałów, linki do subskrypcji są tutaj po mojej prawej, po Twojej lewej stronie. No, jaka z tego korzyść? Przede wszystkim, że jako jeden z pierwszych, a być może pierwszy, otrzymasz moje najnowsze filmiki. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No tak na marginesie tego wszystkiego, nie tylko książeczka wojskowa, ale również jakieś inne dokumenty mogą być przysłowiowym gwoździem do Twojej trumny. No są to różnego rodzaju legitymacje ubezpieczeniowe, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych, czy jakiekolwiek inne dokumenty, w których pośrednio lub bezpośrednio jest oceniany Twój stan zdrowia. No pamiętam dżentelmena, który tam potrzebował 50 zł z MOPS-u, grzecznie napisał elaborat, jaką on tam nie ma cukrzyca, jaką coś tamtego, ile insuliny bierze, ile mu na tą insulinę potrzebne. I rzeczywiście, MOPS mu tam stówkę dał, a prawko poszło się. Także na tym kończę jeszcze raz. A to są tematy raczej na inne wideo.